masz 16 lat i myślisz, że ci wszystko wolno. No dobra, myślisz, że ci wszystko wolno, no to kurwa idź do pracy i zapracuj. Jesteś taki kurwa mądry, tak kurwa kozaczysz, no to dobra. Zobaczymy, jaki kurwa debil z ciebie w pracy, kurwa. Nie nauczyła cię kurwa matka nie pyskować do starszej? Bo ja cię mogę kurwa naobrażać, a ty mnie nie możesz, kurwa. No nie możesz. No, w ogóle do mnie nie dzwoń, a w ogóle usiądź se konto kurwa z Facebooka. Bo jakiego chuja? Zrozumiałeś? No dobrze, jaki szal? Wy jesteście jakimś kurwa, nie wiem, albo pasożytem, albo czymś kurwa. Mówię to do ciebie. No dobra, spierdalaj to. I do dzieci kurwa, i do swojej dziewczyny spierdalaj, bo ci dziewczyna potrzebuje, nie? Problem to chyba ty masz, bo od jakiegoś czasu, jak byłem w podstawówce, to masz jakiś kurwa, nie wiem, problem. I miałeś problem w ogóle cały czas z moim kurwa zachowaniem. I do tego typu, jak nie wiem. Powiedzieć, no nie? Że ty myślałeś, że jestem twoim kolegą, a tak naprawdę nie jestem. Wiesz, że tak chyba, nie, w ogóle skąd ty masz takie, w ogóle myślisz, że jestem twoim kolegą, skąd ty to masz? Słuchaj siebie, jakie głupie teksty puszczasz. Typu, hello mordo, siema mordo, co to ma być? Może mi to wyjaśnisz, bo ja cię akurat a propos nie rozumiem, po chamsku. Ja nie jestem hamem, tak jak ty. Więc po co do mnie jak po ludzku mówisz, skoro ja tego nie rozumiem? Więc kurwa nie podskakuj i nie mów, że nie jestem ja odważny. No głupi człowieku, dokładnie, ty jesteś.